Witam serdecznie. Słuchajcie, wpadłem na taki pomysł i już jestem po konsultacji wstępnej właśnie na temat tego pomysłu z całą resztą ekipy. Chciałem przygotować takie przedfestiwalowe mm, filmiki związane z realizacją. Nazwałem to tak roboczo dzienniki festiwalowe. Oczywiście po tej stronie, którą głównie ja się zajmuję, czyli właśnie stroną sprzętowo-hardware'ową i trochę oczywiście związaną z grami, no bo to wiadomo, festiwal gier. Więc mm, pomysł on taki, aby zrobić po prostu takie vlogi. Dosyć cykliczne z moich przebojów, czy drogi samuraja, to tak ładnie też można nazwać, właśnie związanej z um, przygotowaniem sprzętu na festiwal. A powiem wam szczerze, że tego jest naprawdę dużo, i ciekawostek, dziwności i takich um, problemów natury um, sprzętowej jest naprawdę wiele. Dzisiejszy odcinek będzie raczej taki bardzo wstępny i więcej będzie gadania. Kilka przebitek wam rzucę, tylko wam pokażę mniej więcej jaka byłaby tego forma. Dzisiaj nagrywam to przed komputerem, tak sposób bo to ma być takie nagranie w sposób um, inauguracyjny um, i może będzie z tego jakaś dłuższa, fajniejsza seria. Może, mam nadzieję, może tak się zbieram do tego, a w sumie przed festiwalem będzie akurat ok, bo będę ją całą. każdą wolną chwilę właśnie będę musiał poświęcić właśnie dla. Retrosfery i tematy związanych z przygotowaniem festiwalu, bo naprawdę tego sprzętu, jak już nadmieniłem kilkukrotnie, jest naprawdę dużo i w tym kierunku właśnie będziemy szli. Nie ja będę ja akurat, ale wy też przy okazji ze mną, bo będziecie mogli sobie zobaczyć różne sprzęty, które z którymi ja muszę powalczyć. I tak na sam początek pokażę Wam sprzęt, który dzisiaj testowałem. A coś tu burczyło sobie poczało. Komputer 386. Tak, taki desktopik 386, który miał jeden pik długi, sześć pików yy, krótkich. Po otwarciu sprzętu okazało się, że akumulator, który jest na płycie głównej, czy bateria, jeszcze tego dokładnie nie wiem, jest wylana. Na szczęście dużych super strat nie było, udało ją się w miarę bezpiecznie zdemontować. Komputer ma niestety taką przypadłość, że raz się uruchomi, raz się nie uruchomi. W większości wypadków się nie uruchamia, ale już zamówiłem taki akumulatorek. Przyjdzie za kilka dni, kosztował z przesyłką raptem 14 zł i mam nadzieję, że ten komputer się ożywi. Bo 386 to jest jednak już takie mocne retro i fajnie, jakbym miał na tym od Polnego Duma albo jakąś inną grę. Do tego monitor CRT oczywiście. Może znajdę jakiś taki z początku lat 90., a jak nie, to troszkę nowszy, ale dalej, oczywiście taki w stylistyce mocno retro. No i co ja zrobiłem na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy wybyszyłem płytę główną na zewnątrz. Obejrzałem ją z każdej strony, sprawdziłem. Jest procesor 386 bodajże wersja wersji SX, tak? Od AMD oczywiście. Yy, no i takie oczywiście, bo procesor 386 produkowało wiele firm, ale ten akurat jest od AMD. Jest jeszcze pusty soket na bodajże jako procesor i jeszcze jedna podstawka obok, podstawka obok jest wolna, więc zobaczymy, co z tego będzie. Muszę, że muszę jeszcze znaleźć dokumentację tej płyty głównej, na pewno gdzieś w necie jest i zapoznać się z nią, ale na chwilę obecną płyta się rzadziej Uruchamia niż się nie uruchamia. Niestety piszczy, ale to też jest dobry znak. Bo jak już piszczy, to znaczy, że jakaś interakcja jest. Zupełnie inna interakcja była, jak wyciągnąłem kości pamięci, a zupełnie interakcja była, jak już było wszystko złożone do kupy i takie odpalone tak po prostu. Jeszcze wszystkie styki wyczyszczę i zobaczymy, jak to będzie wszystko się zachowywać. Więc takie mówię. To jest pierwszy odcinek taki bardziej pogadankowy. Bardziej chciałem was nastawić na to, jak to wszystko będzie działać i mam nadzieję, że uda się zachować jakąś sensowną um, powtarzalność tych filmów, i uda się je nagrywać może raz w tygodniu, chciałbym, mam, mam taką nadzieję. Zobaczymy. Dzisiaj tak jak mówię, jest nagrywanie raczej takie pogadankowe, a od przyszłego tygodnia postaram się to nagrywać telefonem komórkowym częściej. Żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja jedę tutaj z zamieszania przy tym sprzęcie, a jest oj zamieszania bardzo, bardzo dużo. I bardzo dużo się dzieje, bo jak nie Pegasusy, to trzeba wrócić do Amigi. Na szczęście część sprzętu jest po poprzednim festiwalu dosyć dobrze zarchiwizowana, to znaczy mam ją bezpiecznie zapakowaną, yy, opisaną, mam też notatki zeszłego sezonu, zeszłego yy, festiwalu i no mam tam parę skrótów, które potrzebuję, aby to wszystko miało ręce i nogi. A poza tym, co będę to wszystko znosił, Ym, może trochę skęciapy też nagrań będzie, i to wszystko da się jakoś w miarę fajnie, sensownie wam pokazać. No i oczywiście, mam nadzieję, że też pomożecie mi, bo wiele problemów wyjdzie w międzyczasie i fajnie byłoby te problemy rozwiązać razem z wami, bo no, mimo tego, że powiedzmy, że mamy jakąś wiedzę, to nie wszystkim się znam, a zawsze warto spojrzeć na problemy z innej strony. No i go rozwiązać, bo o to chyba wszystko chodzi. Więc czekajcie na więcej filmów, już niedługo się widzimy. I oczywiście nie muszę o tym wspominać, że 13, 14, 15 września, retrosfera edycja 6, tak, ratusz w brzegu, będzie naprawdę fajnie i czekamy z całą ekipą na Was. Więc bądźmy w kontakcie, trzymajcie się, pa!